Stanisław Michalkiewicz, publicysta. Dzień dobry. Oraz dr Rafał Brzeski, politolog, ekspert do spraw służb specjalnych. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie, panowie. No właśnie, chcielibyśmy oczywiście porozmawiać na temat tej polityki zagranicznej. Dzisiaj bardzo dużo słów ze strony, zarówno strony rządowej, jak i opozycyjnej, na temat tego, jak wyglądała ta polska polityka zagraniczna i jakie są plany na ten najbliższy rok odnośnie właśnie kwestii zagranicznych. Wczoraj także mieliśmy wizytę Angeli Merkel. Jak panowie widzą ten pierwszy rok rządów Prawa i Sprawiedliwości, właśnie jeśli chodzi o politykę zagraniczną? No ja myślę, że dwa wydarzenia trzeba przywołać tutaj, jeśli oceniamy nie tyle może ubiegły rok, co najbliższy czas w polityce zagranicznej, mianowicie wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych i wizytę Angeli Merkel, która była następstwem spalenia na panewce kombinacji operacyjnej grudniowej, która miała w Polsce doprowadzić do przesilenia politycznego. Ponieważ ta kombinacja operacyjna spaliła na panewce, no to w Niemczech uznano, że trzeba pogodzić się przynajmniej na jakiś czas z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego w Polsce. No i ustalić taki jakiś tymczasowy modus vivendi. To jest... Czyli wydarzenia grudniowe były inspirowane z Niemiec? Ja tak podejrzewam, że były. Opieram się na poszlakach wskazujących na ścisłe skoordynowanie pewnych przedsięwzięć, które mogło być przeprowadzone tylko przez stronę niemiecką, przez żadną inną. W związku z tym, no, tak, dlatego takie podejrzenia kieruję. Ale co konkretnie? Dlaczego akurat konkretnie właśnie ta strona to, niemiecka że jest? 16 grudnia, kiedy rozpoczęło się w Sejmie blokowanie, próba zablokowania uchwalenia ustawy budżetowej, co miałoby konsekwencje prawne w postaci możliwości skrócenia kadencji Sejmu, rozpisania nowych wyborów. Nasza z inspiracji, jak przypuszczam, naszej złotej pani, Jean-Claude Juncker zarządził nadzwyczajne posiedzenie Komisji Europejskiej poświęcone ostatecznemu rozwiązaniu kwestii polskiej. W sytuacji, kiedy bezskutecznie termin ultimatum, który Komisja Europejska Polsce postawiła, upłynął bezskutecznie 27 października, więc zanosiło się na stanowcze decyzje. Kolejna poszlaka to jest nieoczekiwana, zagadkowa wizyta Donalda Tuska we Wrocławiu, który tam, jak sądzę, przygotowywał się do objęcia pełniącego obowiązki prezydenta na wypadek, gdyby kombinacja operacyjna się udała. No i oczywiście tutaj pod Sejmem takie te demonstracje w trybie alarmowym ściąganych konfidentów z całej Polski, a o randze zadania, jakie tutaj wyznaczono, świadczyła obecność osobista najstarszego kiejkuta III Rzeczypospolitej, pana generała Marka Dukaczewskiego. I jeżeli się to wszystko zestawi i również wizytę, też nagłą wizytę Rudolfa Giulianiego, która dla mnie jest poszlaką wskazującą na to, że ocena Berlina charakteru bezkrólewia w Stanach Zjednoczonych była trochę nazbyt optymistyczna. To bezkrólewie owszem było, ale nie aż tak głębokie, żeby Stany Zjednoczone utraciły kontrolę nad tym, co się tutaj w środkowej Europie, a w Polsce zwłaszcza dzieje. No i taką trąbką, która zagrała do odwrotu, to była publikacja dziennika Die Welt, z której wynikało, że no, trzeba się pogodzić jednak z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego. I następnie nasza złota pani zapowiedziała wizytę gospodarską. No i potwierdzeniem tych wszystkich poszlak i tych wszystkich podejrzeń jest to, że nasza złota pani najważniejszą rozmowę odbyła właśnie z Jarosławem Kaczyńskim, jak się okazuje zresztą nie pierwszą. Co oznacza no, uznanie de facto. W polityce fakt to tak jak w religii dogmat. Nie dyskutuje się z nim, tylko się go przyjmuje do wiadomości. Oczywiście do następnego razu. Bardzo mocna teza, jeśli i chodzi o te rzecz, wydarzenia. Przepraszam, druga rzecz to jest wybór Donalda Trumpa, który i w swoim przemówieniu inauguracyjnym, i w późniejszych jeszcze enuncjacjach dawał do zrozumienia, że on nie jest zachwycony, czy obecna
administracja nie jest zachwycona niemiecką dominacją w Europie i ustami, i swoimi, i ustami swojego kandydata na ambasadora przy Stanach Zjednoczonych przy Unii Europejskiej, Teodora Maloka, wyraził pogląd, z którego wynika, że taką docelową, optymalną wizją Europy to jest Europa funkcjonująca według formuły konfederacji, czyli związku państw, a nie według formuły federacji, czyli państwa związkowego, jaka została Europie nadana przez traktat z Maastricht, który wszedł w życie w 1993 roku. I wydaje mi się, że te dwie okoliczności wyznaczają ramy polityki zagranicznej Polski na najbliższy okres. Chciałbym wrócić do tych wydarzeń grudniowych, bo tutaj bardzo mocna teza padła. Czy pan doktor się zgadza też z tym, że to były wydarzenia inspirowane właśnie z Niemiec? Oczywiście, że tak, bo i na dobrą sprawę innego źródła inspiracji nie ma. Poza tym, kto by mógł na tym skorzystać? I kiedy to się stało? Dlaczego usuwane jest próby usunięcia obecnego rządu i obecnego, nazwijmy to, teamu? Czyli Jarosław Kaczyński, prezydent Andrzej Duda i pani premier Beata Szydło. Dlatego, że ten rząd zaczyna mówić głosem suwerennym. Co więcej, ten rząd zaczyna iść przeciwko Berlinowi po tylu latach, kiedy była to, tutaj była, władze były spolegliwe. A według mnie pójdę jeszcze dalej, że stawką w tej całej grze to są nasze ziemie zachodnie po prostu. To, co podał niedawno ten Badische Tageszeitung, to, że tam człowiek się któryś urodził w Wartegau, dawnym niemieckim Wartegau, to nie jest przypadek. To jest kwestia nawet nie lapnięcia, to jest kwestia powtórzenia bardziej lub mniej świadomego tego, o czym się w Niemczech mówi w pewnych środowiskach, a mianowicie, że no, należy wrócić do tego, co było. Czyli żeby było tak, jak było. Znowu to samo hasło. I więcej, ja sobie zadaję jedno pytanie. Dlaczego 25 lat po zjednoczeniu Niemiec Niemcy nadal nie mają konstytucji? Mają Grundgesetz, to jest ersatz konstytucja z 1949 roku, gdzie ostatni artykuł mówi, że po dokonaniu się zjednoczenia ziem naród niemiecki wybierze konstytucję. Tam mniej więcej taka jest tenor tego ostatniego artykułu. No to 25 lat minęło i to jeszcze nie ma tej konstytucji. To może nie ma zjednoczenia, powstaje pytanie. Wracając jednak no do wczorajszych spotkań i do polskiej polityki zagranicznej, jeśli zakładając, że faktycznie Niemcom tak bardzo aż zależało na zmianie rządu w Polsce, no to wczoraj mieliśmy faktycznie w takim razie jakiś przełom, przynajmniej patrząc no, po tym, co działo się, po tym, co mogliśmy oglądać w mediach, jeśli chodzi o te rozmowy. Przyjazd po to, żeby zawrzeć zawieszenie broni, tak jak pan powiedział, do następnego razu. Mhm. Ja myślę, że żeby była jasność, pani Angela Merkel nie przyjechała do Canossy wcale. To ona bardzo taktownie się zachowywała, ale zwracam uwagę, że dwa dni przed przyjazdem pani nasza złota wyraziła aprobatę i pochwałę dla koncepcji Europy dwóch prędkości. Co to oznacza w przełożeniu na język ludzki? Powrót do koncepcji Festung Europa, gdzie w gronie załogi twierdzy by podejmowane były decyzje, przekazywane następnie peryferiom do wykonania. No i reakcją naszych kół rządowych na te deklaracje naszej złotej pani było zaskoczenie, co było widać. Bo tyle to dziwne, że od roku i pani Szydło, i pan minister Waszczykowski, i pan prezes Kaczyński mówili o potrzebie reorganizacji Unii. Jeżeli na tę deklarację pani kanclerz Merkel reakcją było zaskoczenie, to znaczy nie mieli żadnego planu awaryjnego. I teraz, jeżeli się mówi, że coś tam, jakiś projekt będzie przedstawiony, to przypuszczam, że to na poczekaniu zostało zaimprowizowane, dlatego że nie ma żadnych podstawowych założeń. Przede wszystkim odpowiedzi na jedno pytanie. Jak ten projekt reorganizacji Unii Europejskiej ma się do tych deklaracji czy sugestii Donalda Trumpa,
o których wspominałem. Bo jeżeli się nie ma w żaden sposób, no to bardzo przepraszam, ale przy pomocy jakiej siły nasi przywódcy chcą ten projekt na terenie europejskim przeforsować? To jest, ja myślę, że właśnie to budowanie stronnictwa sojuszniczego jest elementem, jednym z głównych elementów wyjazdu pani premier Beaty Szydło do Holandii i do Irlandii. Oba te kraje mają prawo do tego, żeby mieć żal w stosunku do Brukseli, ponieważ dwa razy zostały biurokratycznie, że tak powiem, zwalcowane przez tą całą eurokrację i zmuszone do, jak to Anglicy mówią, ciągnięcia liny wspólnego. I teraz, jeżeli Polska reprezentuje, a takie są deklaracje, że my reprezentujemy jako najsilniejszy kraj Grupę Wyszehradzką, no to dobrze by było, logiczne, dobrze by było poszerzyć tą Grupę Wyszehradzką o innych stronników. No to jakich stronników sobie upatrywać? To upatrywać sobie stronników tych, którzy są z Brukseli niezadowoleni, bo koncepcja tej Europy dwóch prędkości to jest ukochane dziecko Brukseli, no, która to Bruksela z kolei działa z inspiracji Berlina. No więc, a Trump powiedział krótko i węzłowato, że Unia Europejska to jest wehikuł Niemiec. To jest wehikuł dla Niemiec. No, w związku z czym, no, co nam zostaje? Nam pozostaje tylko psuć ten wehikuł. Doktor Rafał Brzeski, politolog oraz redaktor Stanisław Michalkiewicz. Bardzo serdecznie dziękuję.